wszystkim. Ja jestem Jarosław Wojek, a to program Podania i legendy Słowian. Oczywiście jesteśmy na Połabiu i nadal eksplorujemy legendy wieletów. Tak w ogóle jest to oczywiście taka umowna nazwa, bo dziś wieletów już nie ma poza oczywiście pojedynczymi, jakimiś tam przypadkami osób, które identyfikują się, poczuwają się do przynależności do tej właśnie grupy słowiańskiej, a jak choćby ludzie z grupy rekonstrukcyjnej Storgelowa, no, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli Sturogów, prawda? tak dawniej brzmiała ta nazwa po naszemu, po słowiańsku. Tak mi się coś właśnie przypomina, mmm, moi znajomi, Swego czasu, przed laty nawiązali z nimi kontakt na takiej cyklicznej imprezie Festiwal Słowian i Wikingów. Wtedy pojawił się tam człowiek, który nazywał się Martin Wilke. O ile oczywiście dobrze pamiętam, bo przecież było to około roku 2012, może 13, a może 11. W każdym bądź razie jakieś 11 lat temu. Wtedy właśnie działający w różnych grupach rekonstrukcyjnych, Przemysław Wesołowski, mój dobry znajomy i, i koleżanka równie dobra, niewida, Fatyga, nawiązali kontakt z tą grupą Martina Wilkę. A to tak, tylko pokrótce chciałem Wam to powiedzieć, że nie do końca jakby ci wiele ci wygaśli, prawda, skoro są tam jakieś osobistości, które się z tym identyfikują. Tak więc, wracając do kwestii samych legend, oczywiście są one spisane przez Niemców w formie takich przekazów kronikarskich. Tu często przez dziejopisów, których no, kilku może warto tu odnotować, tak myślę. No, na, na pewno: Einharda, geografa bawarskiego, Titmara, Helmolda, Adama z Bremy, saksogramatyka, Wippona. Kinda, ebona, herborda. No, o tych myślę, że warto wspomnieć. Ponadto, masę informacji o wieletach czy lutykach znajduje się w annałach kościelnych lub klasztornych. Kolejnym takim miejscem są kroniki miejskie, gdzie zapisane są ciekawe wydarzenia związane właśnie z występującymi na tych terenach. Słowianami, a czy to przy powstaniu Właśnie danej miejscowości Czy też przy powstaniu jakiegoś Grodu, burgwalu tak zwanego Prawda, więc Sami wieleci zamieszkiwali Tereny dzisiejszej Brandenburgii Mecklemburgii Wschodniej Pomorza Przedniego Tego tak zwanego Pomeren, Wyspy Wolin Osadnictwo w Krzany, jednego z tych wschodnich odłamów wieleckich, obejmowało nawet rejon Szczecina z samym Grodem włącznie, a ponadto teren wschodniego Altmarku. Mamy tu y, też takie dwa plemiona, które tam sobie żyły, to byli Lipianie w okolicach Salzwedel i Białoziemcy. O, tym, o tych kwestiach myśmy tutaj oczywiście już wcześniej mówili. Naturalnie należy dodać też szereg wybrzeży duńskich. O tym ostatnim słowiańskim etnosie na tych właśnie wybrzeżach duńskich może powiemy sobie szerzej przy innej okazji, bo przyznam, że kusi mnie ten wątek, by potraktować go nieco obszerniej, może w następnym podcaście, a może przy drugiej serii o wieletach. Może w ogóle w jakimś innym, luźnym, tematycznie programie lub pogadance? Nie wiem, jeszcze przyznam szczerze. Do tego wrócimy. Także wszystkie te legendy spisane są przez Niemców, jak już powiedziałem. Co do tego to chyba nikt nie może mieć żadnych wątpliwości. Naturalnie można tu jeszcze odnotować takie na przykład informacje, jak z, o pewnej księżniczce hobolańskiej. Dragomirze, z, u Kosmasa, czy też u arabskiego kronikarza al też masę rzeczy jest o wieletach, ale w gruncie rzeczy nie czarujmy się, no Niemcy to są akurat podstawą kronikarze niemieccy oczywiście. I cóż, no, można tylko rzec, że pisarza i zbieracza legend może cieszyć taka obfitość właśnie samego materiału. Także pozostaje tylko zadbać o tą formę i umiejętnie przedstawić wyłuskane przekazy przystępnie, miło, czasem patetycznie, a czasem śmiesznie. No, no i na dziś przygotowałem tu taką właśnie trochę zabawną legendę. Chciałem też, żebyście na tych wieletów czy też lutyków Popatrzyli nieco innym okiem, nieco inaczej. Każdemu kojarzą się oni z tymi groźnymi wojownikami ubranymi w skóry i kolczugi, prawda o nienawistnych licach a ja właśnie chciałem zobaczyć w nich i przedstawić wam w nich zwykłych ludzi ze swoimi wadami, ułomnościami, zaletami, przymiotami czysto słowiańskimi pragnieniami. Legenda ta pochodzi ze zbioru Aus Pomeren, Sagenwelt, Sagen aus Greifeld und Ungebung i autorami jej, tego całego zbioru jest Elke Meyer, Karl Ewald, Thitz i Adelheid Ulbricht. Jest to wydane w 1995 roku w ujściu, czyli w dzisiejszym Peneminde. I Legenda ta dotyczy bardzo takiego małego szczepu yy, skupiającego się wokół dzisiejszego miasta Grycków, czyli dawnego słowieńskiego Choćkowa. No, a skąd ten właśnie Choćków się wziął, to myślę, że już ta sama legenda Wam to wszystko wyjaśni. Ja tylko chciałem Wam powiedzieć, że ten Choćków. Poświadczony jest w źródłach wiele razy i ma też różne nazwy. Naturalnie ciekawiej źródła przedstawiają, jak one się tam transformowały. I ja może Wam tu wymienię kilka takich. Sami zobaczycie, jak ta transformacja przebiegała, aż do oczywiście ostatecznego ukształtowania się w dzisiejszej formie, czyli tego Guckowa, prawda? Ale no, trzeba wiedzieć, że w 1140 roku miasteczko to gród ten nosił jeszcze nazwę Hostko, prawda? A w 1183 y, Hoskowe. W 1214 Hostcowe. No ale w 1228 mamy dwa przekazy, i jedno podaje nam. Gucekowe, a drugie guszekowe. W 1014 mamy gucikowe. No i nie ma się co czarować, po prostu zmierzało to do właśnie tej ostatecznej nazwy, jaka ukształtowała się obecnie, czyli gücku, prawda? Co do samej nazwy, to autorzy chcieli, to ją zatytułowali Pomorska Sodoma i Gomora. No sami domyślacie się, co tam się mogło po prostu wydarzyć. I ja ją zatytułowałem Grodzisko Zgrozy i Rozpusty. Legenda z ziemi choćkowców. I myślę, że czas może na samą legendę, także zapraszam i zaczynamy. Dawno temu w okolicach dzisiejszego Hoćkowa istniał gród należący do słowiańskiego szczepu, który nazywał się właśnie Choćkowcy. Niewielkie to plemię słynęło z nieprawdopodobnej rozpusty. I choć było częścią Świętego Związku Wieleckiego, to od innych Lutyków wyróżniało się Niewyobrażalnym wyuzdaniem. Podlegali oni co prawda potężnym czereszpinianom, ale zachowali pewną niezależność. Nazwę też podobno nadało im okoliczne plemiona. Dlatego też odznaczali się niewysłowioną chucią. przezwano ich hućkowcy. Potem urobiło się z tego choćkowcy. I tak już pozostało. W grodziszczu tym czczono bogów miłości i płodności, a mieszkańcy oddawali się uciechom cielesnym właściwie przy każdej okazji. Związki małżeńskie także nie miały tam żadnego znaczenia. Wojownicy choćkowców z wyprawy wojennych, Przywozili sobie młode Saksonki, z którymi potem spółkowali, a na dodatek do tego przyłączała się jeszcze żona. Zdarzało się i tak, że przywożono młodych Sasów, i zamiast ich sprzedać brodatym Żydom w wołogoszczy, lub wymienić na cenne towary, pozostawiano ich sobie jako niewolników. Oddawali się oni cielesnym uciechom z żonami choćkowców, a do tego często przyłączał się i pan domu. Bywało więc i tak, że w domu przebywało wielu niewolników, i wszyscy oni wraz z gospodarzami lądowali we wspólnym łożu, gdzie przy mocnym miodzie. Oddawano się najróżniejszym praktykom seksualnym, i choć inne plemiona o tych wyczynach swych pobratymców wiedziały, widać, nie robiły z tego specjalnego problemu. Żyli tak dłuższy czas i pewnie by się i do dziś, gdyby nie upadek samego Świętego Związku Wieleckiego. Gdy na te tereny przybyli niemieccy misjonarze, to przerazili się miejscowymi obyczajami. Wznosili oni modły o ukrócenie tych harców miłosnych, a sam gród nazwali pomorską Sodomą i Gomorą. W końcu Bóg chrześcijański zesłał anioła, który postanowił zniszczyć miasto. Lecz dziwnym zrządzeniem anioł ten ulitował się nad choćkowcami i wypędził ich z grodu, nim je zatopił. Jednak żeby przeżyli był jeden warunek nikt nie mógł się obejrzeć za siebie. Wszyscy mieli iść gościńcem i nie patrzeć, co będzie z tym plugawym miejscem. Wśród uciekinierów była jedna ciekawska baba, co nie mogła się oprzeć od spojrzenia za siebie. Męczyło ją to bardzo. Co też się tam będzie działo? Pomyślała, że oszuka anioła i obejrzy się sposobem. Stanęła więc w miejscu, okrakiem. W mocnym rozkroku podkasała lekko sukienkę do góry, po czym wykonała mocny skłon do przodu i spojrzała ukradkiem przez rozstawione nogi za siebie. Niestety nie uszło to uwadze anioła, i ten skierował na nią swój palec i zamienił ją w kamień. Podobny los spotkał ciekawskiego kundla, który też obejrzał się za siebie. Choć niektórzy podają i inną wersję, że piesek ten podniósł nogę i krótko mówiąc osikał anielskiego buta, za co też został zamieniony w kamień. Dziś, w miejscu, gdzie stało grodziszce rozpusty, Roztacza się jezioro, a obok leżą dwa kamienie. Ten większy przypomina w górnej części ludzką głowę, a cała bryła wskazuje, że baba wyprostowała się, nim całkiem skamieniała. Podobno miejscowi rybacy skarżyli się, że w jeziorze tym przy niskim stanie wód. Zaczepiali się ciami o wystające wieże i dachy domów. Dziś to jezioro nazywa się Kozynowzy. Dawni mieszkańcy rozproszyli się po całym terenie północnego Połabia, a część z nich wybudowało nową osadę i nazwano ją, tak jak starą choćków. To by było na tyle. Co do samego stąpienia anioła, to muszę wam jeszcze powiedzieć, że są różne wersje. Jedne mówią, że to sam Bóg przybył, a jeszcze inne, że to Otto z Bambergu, czyli apostoł Pomorza, poskromił tych wyuzdanych wieletów. Co do samego pieska, to też są różne jakby przyczyny jego zamienienia w kamień. Podobno, jedni twierdzą, że zaszczekał na anioła, choć mnie spodobała się ta wersja z uniesioną nogą, jak zresztą słyszeliście. Moi drodzy, dawajcie znać, czy Wam się legenda podobała. Ja dziękuję i do następnego razu ze słowiańskim pozdrowieniem Sława.